A moje ulubione pytanie, czym jest szczęście? Czym jest dla Ciebie szczęście? A powiedzcie mi, czym jest szczęście? O kurczę. A powiedz mi, czym jest dla Ciebie szczęście? Powiedzcie mi, czym jest dla Was szczęście? Czym jest dla Ciebie szczęście? O kurczę. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Nie. Pierdzielę się? Czy się nie wpierdzielę? Ja pierdzielę. Czuję się dzisiaj, jakbym miał dzień wolnego. Znalazłem jakąś starą, zasypaną oazę piachem. Tak wyglądał mój nocleg. Powiedz mi, kim jesteś? Nazywam się Paweł. Od kilku lat spełniam swoje marzenia i pasje, jeżdżąc na rowerze po świecie i poznając kultury i piękno natury. Czym jest dla Ciebie szczęście? O kurczę. Wiesz co? Człowiek, wydaje mi się, że z biegiem lat inaczej zaczyna wartościować wszystko. Życie upływa i zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej i też zmieniać poglądy, bo kiedyś szczęściem dla mnie było, nie wiem, rozegranie fajnego meczu w siatkówkę plażową, a teraz szczęściem dla mnie jest święty wewnętrzny spokój, który posiadam, i łapanie wartości, które dają nam podróże. To jest teraz dla mnie szczęściem. Może w przyszłości gdzieś znajdę inną drogę, która będzie nadawała szczęście mi w danym okresie życia. Proszę bardzo, rodacy. Kim Dzień jesteście? Dobry. Dzień dobry. Jesteśmy Michał i Monika. Aha, Monika i Michał. A moje ulubione pytanie. Czym jest szczęście? Czym jest szczęście? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie chyba, bo dla każdego czym innym zdecydowanie. Dla nas szczęście... My. Tak, my razem, wolność. Mhm. Bycie szczęśliwym, czy szczęście samo? Bo tutaj... A, myślisz, że się to różni? No bo bycie szczęśliwym to chyba jest jakby inaczej niż samo szczęście. Nie wiem. Szczęście, nie wiem, ktoś może mieć szczęście, wygra w totolotka, tak? Tylko pytanie, czy to jest, czy to dla niego jest... Czy to go uszczęśliwi? O, czy taka wygrana go uszczęśliwi, tak? No, nie zawsze, niekoniecznie. No, jeżeli dla kogoś to najważniejsze są pieniądze, no to pewnie tak, tak? Natomiast... No, a to jest najważniejsze dla Was? Dla jednych szczęście to jest posiadanie, a dla innych szczęście to jest minimalizm. Dobrze się czujemy ze sobą, jesteśmy szczęśliwi, sprawia nam radość w takim życiu, podróżowaniu, odnajdujemy się w tym, no i to jest, dla nas jest to szczęściem, tak? Ale no, oczywiście są tacy, którzy powiedzą, no, jak nie jest all inclusive, nie jest wszystko podane, to nie są wakacje, tylko co to za wakacje, jak się siedzi w hotelu i zwiedza się, nie wiem, basen i bar, no to nie są wakacje, przynajmniej dla nas, ale na pewno są tacy, którzy mówią,
że to jest ciekawsze niż takie życie jak my i takie podróżowanie. No bo cóż może być ciekawego na plaży nad Morzem Czarnym w dalcie Dunaju? No nic na pewno tutaj nie ma ciekawego. Tak? Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Nie ma baru, nie ma leżaków, nie ma baru, i parasola. Nie ma leżaków. Straszna męka. Jak nie ma baru, to nie ma drinków, a jak nie ma drinków, to jest smutno. A nam jest wesoło. Wesoło. Ptaki latają, mewy migają. Właśnie tutaj przed chwilą Michał jakiegoś też ptaka próbował uwiecznić, ale chyba był szybszy niż jego pstryczek w aparacie. No i co? Piękna pogoda, wiatr, morze, szum, fal. O, wiatru nam nie brakuje. Myślę, że będzie słychać na filmie. Uwaga! Przyczepka off-road. Przyczepka off-road, super. Hej, cześć. Hej, Sebastian. Sebastian i... Przyciapki. Przyciapka. A powiedz mi, czym jest dla ciebie szczęście? Lilka. Odkąd się pojawiła, to lilka jest moim szczęściem. No i podróże chyba. Uwielbiam to. To powiedz mi, na jak długo wyjeżdżacie, jak daleko, gdzie byliście do tej pory? Najdłuższy nasz wyjazd to chyba był przez miesiąc, 30 dni jeździliśmy po całej Europie, 10 krajów przejechaliśmy. No i praktycznie 100% w przyczepce, na dziko. Cały wyjazd na dziko, jedyne po co zajeżdżaliśmy to na stację CPN nalać wodę. Ewentualnie czasami jak były ładne punkty obsługi te na autostradzie, to wykąpać się i jedziemy dalej. A który kraj ci się podoba najbardziej? Liechtenstein. Wow, dlaczego? No, Alpy, góry. Znaleźliśmy tam cudowne miejsce, podjechaliśmy pod Zamek Króla i jakiś pan tubylec do nas podszedł, powiedział, że tam nie bardzo można stawać i nam powiedział fajną miejscówkę i rzeczywiście tam jechałem bardzo długo pod górkę taką pionową, chyba na pierwszym biegu przez 11 km i jak zajechaliśmy było już ciemno, nie widziałem nic, poszliśmy spać. Jak rano się obudziłem to normalnie taki idealny raj, nie? Jeziorko, góry, lodowce, super to było, na pewno tam wrócę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Tomek. Ja jestem Agata. I od 9 miesięcy podróżujemy własną ręcznie zbudowanym busem. Razem z dziećmi. To jest Lila, a to jest Laura. Dzień dobry. Smacznego. Jedzą. Lila ma 2 lata. Laura ma 5. Już prawie w listopadzie. No i podróżujemy. Podróżujemy. Wyruszyliśmy najpierw. Objechaliśmy Półwysep Iberyjski.
teraz jeździmy po Turcji. I tak nam się tu spodobało, że zamierzamy jeszcze wrócić. Super. A powiedzcie mi, czym jest szczęście? O kurczę. Zły dzień. Nie, trzeba było powiedzieć, żebyśmy się przygotowali. No właśnie, zły dzień w ogóle zadanie takie pytań. A dlaczego? Dlaczego zły dzień? Dlaczego zły dzień? Ciężki poranek był dlatego. Z dziećmi też są, bywają ciężkie poranki. Ale wszystko już jest tak, ok, tak, rozumiem. Tak, jest opanowane. Jesteśmy uśmiechnięci, szczęśliwi, jest słońce. To jest życie takie jak w domu. W domu się zdarzają też różne problemy, dzieci mają swoje humory i tyle. Tutaj też się... Tak, idę do dzieci. O, uwaga. Tutaj też się zdarza. To nie jest problem. No to dobra. Tak więc czym jest szczęście? Szczęście dla nas? Wolność? Dla mnie trochę możliwość spędzania całego czasu z rodziną. Mhm. Mimo, że są... jest ciężko. Bywa ciężko, to... to tak. Mhm. Ale co masz na myśli bywa ciężko? Że co, że cały czas jesteście razem? Tak, tak. Znaczy w sensie, jak się pracuje na etacie i nie spędza się całego czasu z dziećmi, to jest takie zderzenie z rzeczywistością, że to nie jest bajka jednak. Dzieci są wymagające, trzeba wszystko pod nich robić. Wszystkie nasze miejscówki, to jak jedziemy, to planujemy praktycznie pod dzieci. Musimy się zastanowić, czy dzieci będą miały co robić, czy się nie spadną z klifu, czy też nie jedzie się za daleko. Czy jest sens na przykład jechać godzinę czy dwie w jakieś jedno miejsce, gdzie spędzimy na przykład pół godziny? No nie ma to sensu, żeby dzieci męczyć. Po prostu czasami omijamy i jedziemy dalej. Cześć, cześć, pozdrawiam i witam wszystkich widzów. A przedstawisz się nam? Nazywam się Beata Muzel, mieszkam w Slough, miasteczko w UK, od 10 lat już. Dobra. A mamy? Karmimy łabędzie. Wow. Dzień dobry. One już wiedzą i czekają. No, wiedzą o co chodzi. Z turystów przyjedzie. Aha. Będzie łabędzie karmi. Gotowi? No, dawaj. Czym jest dla ciebie szczęście? Dla mnie szczęście? Jezu, jakie ciężkie pytanie. Zaskoczyłaś mnie. Szczęście mojego syna. Zdrowie mojej rodziny. Jeżeli to będziemy mieli, to jest największe szczęście, jakie może mi się przytrafić. Także zdrowie moje, mojego syna, mojej całej rodzinki. Bo resztę to sobie kupimy albo zarobimy po prostu na to. A dlaczego akurat szczęście syna wymieniasz? No, nie wiem, czy bym chciała opowiadać może tak w szczegółach, ale ostatnie dwa lata naszego życia były bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, walczyliśmy, można powiedzieć, o życie właśnie mojego syna. I dlatego, jeżeli on będzie zdrowy, to reszta się nie liczy. To jest najważniejsze. A tak jak widzicie, świeczki, teraz radio, różne eventy,
spotkanie się z polską społecznością, organizowanie, współorganizowanie polskich festynów tutaj w UK. To jest dodatek, który pozwala zapomnieć o różnych rzeczach, które dookoła nas, mnie się dzieją. Także. Dziękuję Idziemy bardzo. Idziemy do przodu. Pchamy do przodu. Cześć, Marek, a w zasadzie Drzemesio. Czym jest dla Ciebie szczęście? No, to jest niby banalne pytanie, ale szczęście no to jest to wszystko, co sprawia nam w jakiś sposób radość. No to nie potrafię tego bardziej określić. No w pierwszej kolejności to myślę tutaj przede wszystkim o Patrycji, o naszym powiedzmy związku, który daje nam przede wszystkim ogrom szczęścia i radości, bo naprawdę jesteśmy przezadowoleni i w ogóle sposób, w jaki spędzamy wspólnie czas i w jaki sposób się traktujemy, jest czymś naprawdę wyjątkowym. Plus ta nasza wspólna pasja do podróżowania, bo mimo wszystko to nasze wspólne tło daje nam naprawdę bardzo dużo i z czego jesteśmy, no wiem, że oboje bardzo szczęśliwi i bardzo zadowoleni właśnie, że ta przyjemność, ta wspólna pasja raz, że nas połączyła, a dwa, że tak naprawdę mocno nas cementuje, że te nasze wspólne wyjazdy, nie wyobrażamy sobie właśnie weekendów, tak jak nawet teraz, nie wiem, planujemy wyjazd do Czech, jak te nasze wspólne wyjazdy, spanie pod namiotem, przy czym też to uzupełnienie jest na tyle ciekawe i to bardzo sobie też cenię, bo o ile jestem logistyczny i planuję właśnie te nasze wyjazdy i to, gdzie pojedziemy, ile czasu nam zajmie dojazd i tak dalej, o tyle Patrycja ma dużo więcej odwagi do tematów dziwnych. Ostatnio byliśmy właśnie gdzieś tam, jechaliśmy sobie na rowerze dookoła Poznania przez 4 dni, spaliśmy pod namiotem. No właśnie, mieliśmy spać pod namiotem, ale dotarliśmy do jakiejś wiaty w lesie i Patrycja, nie żadnego namiotu, będziemy na glebie spać z robakami, na ziemi się rozłożymy i będzie fajnie w środku lasu. Okej, dla mnie to był trochę szalony pomysł i nie do końca byłem na niego chętny, natomiast no Patrycja postawiła sprawę jasną, będziemy tak spać, no to jak Patrycja tak powiedziała, to tak zrobiliśmy i faktycznie noc spędziliśmy bez najmniejszego problemu. Żadnych robactwa, żadnych zwierząt, niczego takiego nie było, więc w ogóle spokojnie wyspaliśmy się i nie było najmniejszego problemu, ale jednocześnie sam w życiu bym się na to nie zdecydował, więc Patrycja jest właśnie też tym takim impulsem dla mnie, który często mnie no, posuwa do nowych pomysłów, do rozwiązań, o których bym czasami nie pomyślał, bo po prostu zwyczajnie brakowałoby mi odwagi, żeby na coś się zdecydować. Mam na imię Dagmar. Ja jestem Roman. Przez 43 lata pracowałem jako lekarz weterynarii i w tej chwili przeszedłem na emeryturę i postanowiliśmy jeździć więcej niż kiedyś, czyli po prostu ten urlop, który mieliśmy zawsze dwu czy trzy tygodniowy, przedłużamy teraz do podróży, które trwają 2-3 miesiące. Powiedzcie mi, czym jest dla Was szczęście? Szczęście jest to taki, bym powiedziała, stan idealny. Idealny. Opisać go można w
taki sposób, ja wiem, nie mieć zobowiązań większych, mieć przyjemność z teraźniejszości. No, zespół tak różnych sytuacji, które dają ci, no, nie wiem, jesteś w takiej euforii jakby, wtedy możesz powiedzieć, że czuję się szczęśliwa, bo jest temperatura na przykład taka, którą lubisz, jest miejsce takie, które ci się podoba, jesteś z kimś, z kim chcesz być. No, ale to, wiesz, po prostu są różne rodzaje szczęścia. Myślę, że sam... Jest chodziło... trudna definicja, nie można tego skrócić i powiedzmy, no, w jakieś ramy obrać, bo dla każdej osoby pojęcie szczęścia będzie inne. Nawet w każdej dla głodnego chwili. Będzie bułka szczęściem, a dla najedzonego złota łyżeczka, którą zamiesza sobie herbatkę czy kawkę. I to po prostu, no, tak dla nas jest fajnie, jak możemy być właśnie w podróży. Nawet niekoniecznie musi być to jakiś... Dla nas sama podróż jest. Cel to jest podróż, to jest jechać, spotykać ludzi, doświadczać nowych rzeczy, poznawać nowe rzeczy, ale albo starać się na robić. Tyle teraz przynajmniej wyhamować to, co robiliśmy do tej pory, czyli jak było 2 tygodnie urlopu, to człowiek wszystko chciał zobaczyć w ciągu tych 2 tygodni. Teraz staramy się po prostu taki, no, wrzuciliśmy modus odpoczynkowy, a niekoniecznie wszystko, żeby zobaczyć, bo nawet jeżeli jeden monaster czy drugi nie zobaczę, to nie będzie to takie tragiczne, bo już widziałem tych monastyrów tyle, że no, nie będzie to jakimś dla mnie, no, negatywną rzeczą, bo w tej miejscowości nie zobaczyłem czegoś. Zawsze będzie coś, czego nie zobaczymy, bo nie będziemy mieli na to czasu. Ale na pewno fajnie jest właśnie być w takich miejscach, które mamy w tej chwili w tle. I jeżeli tak delikatnie na przykład teraz kamerę zwrócisz w drugą stronę, to zobacz, jak my z naszej pozycji siedzimy i z tobą rozmawiamy. Ty tego nie widzisz, bo masz to za plecami. Za plecami jest Czarne Morze, które cały czas szumi. My tutaj musieliśmy zamknąć drzwi, mimo że w samochodzie jest w miarę ciepło. Patrzymy na piękne fale i to daje też szczęście. Ja myślę, że takie widoki. Ja myślę, że szczęście to jest taki stan idealny, kiedy jesteśmy zdrowi, wiemy, że naszym bliskim dobrze idzie, a my robimy to, co nam sprawia przyjemność. Dziękuję pięknie i życzę dużo szczęścia. Dziękuję. Patrzcie na to. To chyba jest najpiękniejsza plaża, jaką żeśmy w życiu widzieli po prostu. I na jakiej będziemy spać.